3 maja na blogu SSO, w którym pojawiła się informacja, iż urządzenia Razer RGB dostaną oficjalne wsparcie dla ETS-a i ATS-a w update 1.35. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SCS Software. Jeśli chodzi na początku o skrót dzisiejszej informacji, to prezentuje się on tak, iż urządzenia Razer Chroma dostaną oficjalne wsparcie w ETS-ie i w ATS-ie. I jeśli chodzi o dokładnie jak to ma wyglądać, jak to się prezentuje, o co w tym chodzi, no to zapraszam do dalszej części tego filmu. A więc przechodzimy teraz do głównego tematu, no i zaczynam od początku. Oczywiście mówię na początku o tym, iż no z przyjemnością informuję nas o tym, że właśnie urządzenia serii Razer Chroma będą miały wsparcie w ATS-ie i w ETS-ie, począwszy od aktualizacji 1.35. Głównie tutaj mowa oczywiście o klawiaturach, myszkach i podkładkach pod myszka. Tutaj akurat piszą, że słuchawki używają jednego schematu koloru, więc prawdopodobnie one nie będą miały aż takiego wsparcia, bo się aż tak nie dało robić, chociaż nie wiem. W każdym razie ja widziałem akurat ten film, który opublikowali i w sumie fajnie to się prezentuje, jednak no faktem gram na kierownicy, więc to po pierwsze, po drugie nie mam Razer Chromy, więc no, ani mi to niepotrzebne, ale cóż, informacje to informacje i trzeba je oczywiście podać wam dalej, poinformować was o nich, może ktoś ma, może ktoś będzie zadowolony. Ale tak, na dole mamy akurat wypisane co niektóre funkcje, jak to mniej więcej prezentuje się, jak to będzie wyglądać. I tutaj właśnie jest ten film, który dali na swój kanał na YouTubie, jak to mniej więcej wygląda. Mogę go oczywiście puścić w tle, ale polecam każdemu no, zobaczyć sobie samemu. Niech każdy zobaczy to sam, bo prawdopodobnie u mnie momentami może być po prostu poprzecinany film, więc po prostu będą tutaj się gubiły pewne momenty. Przy okazji cała lista jest jeszcze na dole, więc pewnie nie wszystko to pokażę. Ja się głównie skupię na tej liście, więc zaczynamy. Podczas samouczka aktualnie wyjaśniane klawisze będą wyróżnione kolorami, a klawisz kontynuuj będzie migać na zielono. Więc taki już samouczek no, pełną gębą, że nawet będzie pokazywać, poświetlać te klawisze, na jakich się jeździ. Choć dla mnie jeździ się na klawiaturze, na kierownicy. No ale no... Każdy zaczynał chyba na klawiaturze, więc może nie będę tu nikogo obrażać. Niektóre klawisze będą aktywne tylko wtedy, gdy włączony jest układ elektryczny pojazdu. Bardzo fajna rzecz. Bardzo fajnie się to prezentuje. Bardzo fajnie słyszeć. Podoba mi się to. Przyciski sterujące w lewo, w prawo i przyciski przepustnicy hamulca wyróżniają się kolorem. Zazwyczaj klawisze WASD. No, czyli te podstawowe klawisze, jeśli chodzi o jakikolwiek ruch. No, w sumie akurat film minął, więc można iść dalej. Klawisz hamulca postojowego świeci się, gdy jest aktywny i mika, gdy silnik jest włączony. Przyciski świateł pokazują stan świateł. Dziwnie to brzmi. Parkowanie, światła mijania, światła drogowe. Właśnie zastanawiam się to. Parkowanie, no to prawdopodobnie albo się cofa, albo coś w tym stylu. Światła mijania, no to kierunkowskazy. Natomiast światła drogowe mnie interesują. Klawiatura nam będzie pokazywać, że jest czerwone, żółte albo zielone? To jest ciekawe. Ciekawe. Migające klawisze migają. Okej. Okay. To samo dotyczy wszystkich prędkości migaczy i wycieraczek. No to fajnie. Przyciski zmiany biegów opuszczenia są aktywne tylko w przypadku nieautomatycznej skrzyni biegów. Klawisze aparatu wyróżniają się kolorem, a aktywny klawisz aparatu jest inny. Klawisze stron doradcy trasy są wyróżnione kolorem, chyba drogowego chodzi, a klucz strony aktywny jest inny. Przycisk łączenia naczepy pokazuje stan naczepy, zielony dla dostępnego połączenia, czerwony dla trwającego połączenia, zielony mikający dla dostarczenia pracy. To chyba chodzi, nie wiem, o oddanie ładunku, ale mogę się mylić. Nie wiem, dziwne to tłumaczenie. Ale cóż, no taki jest. Klucz aktywacyjny, zazwyczaj Enter, czyli po prostu potwierdzenie miga, gdy aktywacja jest możliwa. Na przykład stacja benzynowa opłaca za przejazd, czyli w momencie, kiedy na przykład musimy zapłacić za paliwo, albo tam zatankować, czy coś w tym stylu, chyba o to chodzi. Podczas pompowania gazu... czego? Okej, okay, pompowania gazu, niech będzie. W grze pompujemy gaz. Klawiatura pokazuje stan zbiornika i jest fala opadająca, wizualizująca płynny gaz. Po zapełnieniu klawiatura jest zielona. Ok. Przycisk blokady mechanizmu różnicowego świeci się, gdy mechanizm różnicowy jest zablokowany i mika.
gdy w doradce trasy jest ostrzeżenie o blokadzie mechanizmu różnicowego. Po zakończeniu zadania fala przechodzi przez klawiaturę mysz i podkładkę pod mysz w kolorze otrzymanego medalu. Czyli mam rozumieć, że akurat gracze z EU2 będą mieli akurat jeden i ten sam kolor, czerwony. Chyba tak. Miga policyjna klawiatura, dobrze, Jezu, to jest takie tłumaczenie, że po prostu widziałem to na filmie, po prostu moment, jeśli policja da nam mandat, będzie to tak, klawiatura będzie no świeciła tam na, no takie, w barwach świateł policyjnych, że tak powiem. O to chodzi, ale tłumaczenie, no po prostu 2K19. Po uszkodzeniu ciężarówki czerwona fala porusza się po klawiaturze. Wszystkie klawisze i inne akcesoria powoli pulsują, gdy kończy się czas pracy. Lewe diody LED, myszy i podkładki pod mysz pokazują aktualną prędkość odtwarzacza na zielono i czerwono, gdy odtwarzacz przyspiesza. Klawisz tempomatu jest żółty, gdy można włączyć CC, niebieski, gdy jest włączony. Klawisze do zwiększenia i zmniejszenia prędkości CC świecą się, gdy CC jest włączone. Nie pytajcie mnie, o co w tym chodzi, bo nie wiem. Kluczyki do osi unoszonej i osi naczepy świecą się tylko wtedy, gdy dostępny jest podnośnik. To jest akurat chyba ta komenda. Qwar, G, podłoga call, podłoga feedback może być używana do całkowitego wyłączenia sprzężenia zwrotnego kolorów. Ta zmienna może być również ustawiona w opcję sterowanie kolorowa informacja zwrotna. Kolorowy force feedback, chyba o to chodziło. I cóż, jeśli chodzi jeszcze o jakieś informacje, no to w sumie tyle. No, jeśli kogoś to zainteresowało, no to chyba lepiej po prostu albo przeczytać to wszystko po angielsku, albo obejrzeć film, bo połowy rzeczy nie dało się zrozumieć. W każdym razie, cóż, fajna rzecz. Szkoda, że tylko dla Razera, bo akurat nie mam Razera. Mam klawiaturę RGB. Ale nie z Razera, no cóż, i tak gram na kierownicy, więc no, dla mnie liczy się bardziej jakość jazdy niż kolorki na klawiaturze. No ale myślę, że taki Bayer jest fajny, przyjemny. No i widzę, że SC Software zaczyna taką większą współpracę, jeśli chodzi o takie współprace między tutaj twórca, deweloper, coś w tym stylu, a tutaj jacyś twórcy jakichś urządzeń. Na początku było Tobi, właśnie na streamie ostatnim, teraz Razer. Ciekawe, czy będzie coś z kierownic. No cóż, zobaczymy. Jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się. No i cześć.